Ostatnia deska ratunku to akcja organizowana przez Instytut Filologii Polskiej KUL. Akcja bardzo potrzebna. Na kilka dni przed maturą, która zmienia w dużej części swoją formułę. Najwięcej zmian w obszarze egzaminu maturalnego będzie na maturze ustnej z języka polskiego. Egzamin ten zmienia całkowicie swoją formułę. Składać się on będzie się z dwóch części. W części pierwszej uczeń będzie musiał zrealizować wypowiedź ustną trwającą od 7 do 10 minut na zadany temat w odniesieniu do konkretnego tekstu kultury. I tu zaczynają się problemy. Dlatego, że na maturze pojawiają się zupełnie nowe teksty kultury. Nie są to już stricte teksty literackie, ale także teksty ikoniczne oraz teksty popularno-naukowe z obszaru nauki o języku. W związku z tym uczeń będzie musiał zmagać się z odpowiedzią na konkretny problem postawiony w pytaniu, tak żeby odnieść się zarówno do przedstawionego tekstu, jak i do innych doświadczeń kulturowych, nie tylko literackich, ale także komunikacyjnych czy kulturowych w sensie odbioru tekstów kultury. Warto więc zwrócić uwagę maturzystom na to, że nie jest łatwą rzeczą mówić od 7 do 10 minut. Aby mówić od 7 do 10 minut, taka wypowiedź musi być dobrze przygotowana. A więc należy zwrócić uwagę przede wszystkim na przygotowanie planu wypowiedzi. Tak, żeby w tym planie uwzględnić wprowadzenie, gdzie będzie postawiony problem, gdzie będzie jasno wyartykułowana teza, a także zgromadzone argumenty. Argumenty zilustrowane, odnoszące się zarówno do tekstu kultury, jak i do przykładowych utworów literackich bądź innych dzieł artystycznych. Uczniowie podczas egzaminu będą musieli także prowadzić dialog z komisją egzaminacyjną. Nie jest to dialog łatwy, dlatego że komisja nie będzie zadawała pytań, które dotyczą tekstów literackich czy zagadnień spoza wypowiedzi maturzysty. Będzie mogła odnosić się tylko do tego, co powiedział maturzysta, dając mu różnego rodzaju impulsy do rozbudowania wypowiedzi. Matura nie jest więc trudna, ale dla tych, którzy czytają, którzy mają jakieś doświadczenia kulturowe i komunikacyjne, którzy potrafią o tych doświadczeniach mówić. Badać się będzie przede wszystkim poprawność polszczyzny, umiejętność stosowania wypowiedzi retorycznej w określonej sytuacji komunikacyjnej, a także to, w jakim stylu i jak uczeń zdający mówi. Trzeba będzie pamiętać o zasadach prowadzenia rozmowy, o tym, że mamy odpowiadać na konkretne pytania i odnosić się do konkretnych impulsów, które będą pochodziły od komisji egzaminacyjnej. Na końcu może warto jeszcze dodać, że życzę wszystkim uczniom, aby na tej maturze uważnie patrzyli na polecenie, spokojnie przeanalizowali tekst, który będą mieli przed sobą i na końcu, aby zrealizowali swoją wypowiedź w planowanym czasie. Spokojnie i bez nerwów. A na pewno matura będzie bardzo ciekawym i dobrym doświadczeniem.